Siemanko, dzisiaj trochę porozmawiamy ponownie o adennium, o uprawie, co należy zrobić na jesień, na wiosnę. Na obrazku widzimy taką 4-5-letnią adennium, która ma jakby tutaj spodziewa się kwiatów oraz kilkumiesięczną, którą udało mi się wyhodować z nasion. Czyli zacznę od tego, co należy zrobić na jesień. A więc ograniczamy podlewanie tak do minimum. Ogólnie adennium podlewam latem tak około co miesiąc. Natomiast najlepiej sprawdzić wtedy, kiedy podlewaliśmy, albo jeszcze lepiej, jak dawno, jak nie pamiętamy, kiedy podlewaliśmy, to znaczy, że ogólnie prawdopodobnie to trochę minęło od podlania i o, ściskamy i kiedy jest miękkie, to znaczy, że brakuje jej wody. Natomiast jeżeli podlewaliśmy niedawno, a po prostu jest miękkie, to być może jest przelana. Więc w ten sposób. Nie ma jakby jakiegoś złotego środka, jeżeli chodzi o uprawę. Ponieważ jeżeli chodzi nawet o uprawę z nasion, to praktycznie próbowałem wiele razy. Albo to gniło, albo nie wiem. Zastosowałem praktycznie tą samą ziemię. Być może jakby przełomem było maczanie nasion w środku grzybobójczym. Może tutaj jakby jest to jakby złoty środek, ponieważ przedtem tylko spryskiwałem te nasiona i maczałem. A teraz były maczane całkowicie w takim roztworze. Ogólnie zaleca się maczanie parę godzin, ja tam nawet 8 godzin chyba się maczało. Moczyłem te nasionka zanim zeszły. No i temperaturka taka dosyć spora. Szklarenkę lub podstawkę podgrzewaną. No, tak jak tutaj widać. Marki Garland. Tak, i na takim tym można fajnie jakby uprawiać z nasionek. No i słońce też nie za duże, żeby po prostu nie popaliło. Tak, tutaj bardzo fajna jakby, ciężko mi powiedzieć, jaka to jest odmiana, ponieważ to był miks gatunków, ogólnie występuje pewnie, jakby tak policzył, no ze 100 najróżniejszych odmian. Najbardziej widowiskowe są te pochodzące z Tajlandii, ponieważ tam są dwubarwne, że czarno-różowe na przykład, czarne i tak dalej. Natomiast ja najczęściej mam różowe, czerwone. Także mi się zdarzyło mieć chyba żółte, a nawet podobno są i niebieskie. Tak to właśnie wygląda. Co jest najciekawsze w uprawie adennium, że nigdy nie wiemy, jaki posiądzie wygląd. Może być leżące, no to wszystko zależy od pnia, to cały jakby wygląd ma. Tutaj jak widzimy, bardzo długo się rozwija, jeden kwiat był, natomiast te dwa następne nie mogą się rozwinąć. Powiem tak, za późno to ściąłem, bo ogólnie powinno się tak gdzieś może w kwietniu ścinać, a ja to ścinałem w lipcu chyba. I ścinałem na takim tym. I zobaczcie, ile to porosło. Znaczy nie, przepraszam.
otuścinałem. I te listki to jest nowe właśnie. Tak. Przepraszam. Właśnie tak. I być może trochę za późno to ten, bo w lipcu to ścinałem i te kwiaty ogólnie nie dały rady się jakby rozwinąć. Natomiast zazwyczaj zawsze ścinałem właśnie w kwietniu gdzieś, więc mogliśmy się doczekać jakby ładnych kwiatów. Co jeszcze należy zrobić? No i na jesień zrobić oprysk owadobójczy oraz grzybobójczy. No i zaprzestać podlewania tak do maksimum. Myślę, że po prostu jak już stanie się dosyć mocno miękkie albo miękkie, to można odrobiną wody jakby podlać i powinno być ok. Ogólnie w mojej kolekcji posiadam, jeżeli chodzi o takiej wielkości lub większe, posiadam chyba 10 sztuk o takich gdzieś takich 15 centymetrowych, posiadam około 50 sztuk, no i z 200 takich ciut mniejszych, które po prostu cały czas jakby są do handlowania, że tak powiem, bo trochę mi się tyle tego narobiło i tak to po prostu właśnie wygląda. Jest to jakby mini baobab, wygląda jak bonsai, drzewko, natomiast z drzewem nie ma praktycznie nic wspólnego poza wyglądem, jakby tak. Jest to kaudeks, no więc każdy zazwyczaj wie, co to jest kaudeks. Niektórzy tylko uprawiają i mają kolekcję roślin kaudeksowych, które są dosyć fajne, inne, odporne i cieszą oko, gdy kwitną. A nawet jak nie kwitną, to też pięknie wyglądają, tak jak bardzo lubię na przykład nolinę wygiętą, inaczej stopę słonia, którą też mam parę sztuk w kolekcji. Są to rośliny, jeżeli chodzi o róże pustyni, które po prostu duże egzemplarze nie trafiają na handel. Tamtej zimy jedna mi nie jakby poszła na kompost. Nie przetrwała, cała miękka się zrobiła, zgniła po prostu. Niestety, być może jak pieniądz pozwoli, to na następny rok jeszcze z parę sztuk, może z jedną, dwie sztuki zakupię do kolekcji, żeby mieć trochę taką kolekcję bardziej ciekawszą, bardziej rozbudowaną. I tak to właśnie, moi kochani, jest. Zadajecie dużo pytań, piszecie, także fajnie, że piszecie na temat tego, jak te filmiki wyglądają. Krytykę biorę na klatę, nie jestem idealny, zdaję sobie z tego sprawę i po prostu staram się jakby polepszyć, nie tylko jakby wokalnie, ale i wizualnie, jakby wygląd filmików i po prostu myślę, że to wychodzi już coraz lepiej. Teraz jestem trochę przeziębiony, muszę jakby się trochę jakby odkurować, bo do pracy trzeba iść. Tutaj widać jedną z partii adenium. Wiele pewnie będzie trzeba wywalić, tak jak tutaj miękkie były podlewane, miały oprysk, więc nie wiem, dlaczego to tak to się dzieje. Tam, gdzie są grube pieńki, to jest fajnie, tak jak nie wiem, tutaj raz wam pokażę, tutaj jest ładny pieniek.
tylko te liście tylko zabrać. Więc tak, jeżeli chodzi o listki, to ja bym się tym wcale nie martwił, ponieważ zazwyczaj adenium gubi wszystkie liście, aczkolwiek niekoniecznie, i tak jak wspominałem, na wiosnę można ściąć, by się rozkrzewiało, bo tak to będzie jakby będzie to sobie rosło w takiej postaci, jakiej jest. Natomiast chcąc, żeby były rozgałęzienia, no to właśnie jest wtedy zalecane właśnie cięcie. I tak to właśnie wygląda. Tutaj jest ładnie dwie sadzonki. Można po prostu, ładne listki mają. Zobaczymy, pewnie przetrwają. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj jest miks, ale głównie jest kwiaty różowe, więc tak jak się czasem pytacie, tak jak gdzieś tam, nie wiem, jest na eBayu czy gdzieś, czy jest możliwość wyboru, no niestety nie ma, ponieważ nie podpisywałem tego, nasiona miałem wszystkie jakby w jednym tym, a nasionko ciężko podpisać, prawda, to musiało być oddzielne, nie wiem, foliaczek i tam podpisane, że załóżmy, nie wiem, czerwony i tak dalej, więc no nie da się, po prostu dopiero gdy podrośnie i wtedy wiem, jak kwitło, to wtedy ewentualnie, no jeżeli sprzedaję dużo roślinkę, no to wtedy mogę po prostu wiedzieć, która jest czerwona i mogę sobie już nawet podpisać na etykiecie w, nie wiem, w nawiasie czerwony, nie? Więc tak to właśnie jest. No, to by było tyle. Myślę, że na wiosnę nakręcę konkretnie jakby instruktaż, jak przycinam, jak tnę, ewentualnie przesadzam, żeby było trochę bardziej takich informacji, nie tyle, bo wiadomo, to ja tam sobie pogadam, to jest jedno, a właśnie żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No, więc do zobaczenia.